Wielebni księża, panie, panowie radni powiatu nakielskiego gminy Szubin, szanowni mieszkańcy gminy Szubin. Po raz pierwszy przypadł mi w udziale zaszczyt uczestniczenia jako burmistrz Szubina w tym, jak ważnym dla Polski i Polaków, święcie. W wydarzeniu, które tradycyjnie od wielu lat jednoczy nas, mieszkańców gminy, na szubińskim rynku. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się, aby w godny i uroczysty sposób uczcić 228. rocznicę Konstytucji 3 maja. Jak wielokrotnie wspominano w tym miejscu, Konstytucja została ustanowiona przez Sejm czteroletni zwany Wielkim 3 maja 1791 roku. Była próbą naprawy Rzeczypospolitej, aktem, który wniósł ogromną nadzieję w serca Polaków. Była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i po amerykańskiej drugą konstytucją na świecie. Mimo że na prawie półtora wieku Polska zniknęła z mapy Europy, to pamięć o tym wydarzeniu przetrwała. Podstawą patriotycznego wychowania wielu pokoleń Polaków, którzy żyli pod zaborami, było kultywowanie rocznic narodowych. Obchodzono z dumą rocznicę bitwy pod Powcami, bitwy pod Grunwaldem i przede wszystkim rocznicę Konstytucji 3 maja. W polskich domach, kościele katolickim, na zebraniach polskich organizacji wspominano ten nowoczesny akt, który mówił o zasadzie zwierzchności narodu, reprezentacji oraz trójpodziale władzy. Po okresie zaborów już w kwietniu 1919 roku odrodzone państwo uznało ten dzień za święto narodowe i w tym miejscu pragnę podkreślić, że Szubin jak zwykle stanął na wysokości zadania. Pierwsze obchody święta Konstytucji 3 maja odbyły się w Szubinie właśnie w 1919 roku. Na szubińskiej Wesółce urządzono radosną uroczystość. Na zachowanym zdjęciu z tego wydarzenia widzimy zasłużonych dla miasta i jego niepodległości obywateli w otoczeniu wojska, które strzegło linii demarkacyjnej na Noteci. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Szubin każdego roku świętował rocznicę Konstytucji. Do kalendarza święto Konstytucji wróciło w 1990 roku. Rocznica Konstytucji 3 maja to ważna data dla naszej tożsamości narodowej. Jej widocznym znakiem są biało-czerwone flagi, które powiewają nie tylko na masztach przed budynkami urzędowymi, ale również na naszych domach. Odważnie akcentujemy nasze przywiązanie do symboli narodowych. Ten kawałek materiału wyraża naszą wdzięczność poprzednim pokoleniom, które walczyły o naszą wolność. Dzisiaj to my wszyscy, niezależnie od wieku, wykształcenia, profesji, jesteśmy odpowiedzialni za naszą gminę, za nasz powiat, za nasze państwo. To od naszych działań, od naszych decyzji tu i teraz zależy jego przyszłość. Musimy dbać o ojczyznę. Zgodnie z przesłaniem Konstytucji umacniać demokrację i dbać o jej rozwój w każdej dziedzinie, niezależnie i pomimo wszelkich różnic, jakie pomiędzy nami występują, które były, które są i które będą. Jesteśmy to winni twórcom Konstytucji 3 maja i poprzednim pokoleniom Polaków, a także jest to nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że to my tworzymy wyjątkową wspólnotę, której na imię Polska. I to od nas zależy jej rozwój. Życzę wszystkim miłego i radosnego świętowania. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, we królestwo weź po rękę, Maryjo. Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę, we królestwo weź po rękę, Maryjo. Gdyś pod krzyżem syna stała Maryjo, tyleś
się matko wycierpiała, Maryjo. Ta szczególna uroczystość gromadzi nas na tym szubińskim rynku, tym miejscu centralnym naszego miasta, naszej gminy. Tutaj odbywają się różne uroczystości, różnego rodzaju rocznice. A my dzisiaj chcemy Panu Bogu dziękować za Jego wielką miłość, za to, że dał nam swoją Matkę. I patrzymy na Maryję, Królową Polski, tę, która została nam dana jako pomoc i obrona. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej, Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami. Drodzy Chrystusie Panu, tak śpiewamy w jednej z pieśni maryjnych. Ale jakże ten werset pięknie oddaje, kiedy patrzymy na ikonę jasnogórską, patrzymy na Maryję, tę, która została nam dana jako pomoc i obrona. I kiedy spojrzymy na losy naszego narodu, jakże one są wplecione w tę właśnie twarz naszej Matki i Królowej. Kiedy w 1966 roku książę Polan, Mieszko, ślubując z księżną czeską Dąbrawą, przyjmuje chrzest. Ale ten chrzest to nie tylko, że ochrzcił się dwór książęcy, ale w tym momencie zaistniało polskie państwo. Zaistniała Polska, katolicka, chrześcijańska, nawiązująca do tradycji wielkich państw, mocarstw Europy, wchodząca w ten właśnie skład, budując swoją kulturę na kulturze chrześcijańskiej. I ta Polska, która nieustannie musi zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami, czy na samym początku sprawa ewangelizacji. Rok 997, męczeńska śmierć świętego Wojciecha. Ta święta krew przelana użyźniła polską ziemię. I na tej właśnie ziemi użyźnionej krwią męczeńską rozwija się jeszcze bardziej Kościół. Kościół i państwo w jedności. By w roku 1003 już w Międzyrzeczu następni męczennicy przypłacili swoją wiarę męczeńską krwią. Nie sposób tutaj nie wspomnieć roku 1079. Kraków, Skałka, biskup Stanisław, zamordowany przez króla polskiego za to, że głosił prawdy niewygodne dla króla. I to ciało jego zostaje poćwiartowane. Pobożny lud składa je do trumny, by kilkadziesiąt lat później otworzyć trumnę i zobaczyć, że to ciało jest zrośnięte w całości, a Polska w tym czasie jest w rozbiciu dzielnicowym. I wtedy powiedziano jednomyślnie, że jeśli to ciało biskupa Stanisława tak się zrosło, to na nowo Polska się zrośnie z sali. Polska stanie się jednością i rzeczywiście
tak było. I te zrywy wolnościowe mocarstwa polskiego, bo tak trzeba powiedzieć, które zapoczątkowała bitwa pod Grunwaldem 1410 rok. Nie wspominając tutaj, nie omijając innych bitew ważnych dla naszego narodu, ale ta właśnie bitwa spowodowała, że Polska stała się potęgą w Europie, ale też i tam rycerze idący do boju wołają Bogu Rodzico Dziewico Maryjo, wyśpiewują hymn ku czci Matki Bożej, bo wiedzą, że z imieniem Maryi na ustach mogą odnieść to wielkie zwycięstwo. I rzeczywiście pokonują właśnie krzyżaków. Polska staje się krajem wolnym. Ale to jest efekt tego, że w roku 1382 na Jasną Górę przybywa Maryja. A można by powiedzieć inaczej jeszcze, że właśnie Maryja obiera sobie Jasną Górę za swoje mieszkanie, by z Jasnej Góry królować nad naszym narodem. I te ponad sześciowiekowe jej panowanie, panowanie miłości, panowanie dobra, to ona pochyla się nad naszym narodem i jest tym narodem w chwilach wielkich, w chwilach radości, ale w chwilach i goryczy, trudności, porażek. To ona towarzyszy temuż właśnie narodowi. Ten lud, który do niej się zwraca w potrzebie. To do niej na Jasną Górę przybywają królowie. Oddają jej cześć i hołd. Tylko ostatni król nie pojawił się na Jasnej Górze. Ostatni król, gdzie później Polska traci swoją niepodległość. A Jan III Sobieski, udając się pod Wiedeń, najpierw jedzie na Jasną Górę. Najpierw zatrzymuje się na Jasnej Górze u tronu Matki Bożej i tutaj prosi o zwycięstwo, aby zatrzymać nawałę turecką. Jego żona, pozostając w kraju, rozmadla i nie tylko Jasną Górę, ale cały Kraków. Pada na kolana i prosi o to zwycięstwo. I rzeczywiście zwycięstwo przychodzi. To wielkie zwycięstwo pod Wiedniem, nazwane Odsieczą Wiedeńską. A później przychodzą te chwile, kiedy ustanawiana jest Konstytucja 3-majowa, ten akt, który jest ponadczasowy, ten akt, który jest pierwszym takowym na gruncie europejskim, a drugi na świecie. Ten akt, który bierze w obronę każdego człowieka, każdego mieszkańca najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale też pojawili się wrogowie ojczyzny, którym to się nie podobało. Tworzą targowice, szukają własnych korzyści, sprzedają Polskę. Przychodzi drugi rozbiór, później przychodzi trzeci rozbiór i Polska na 123 lata ginie z map Europy i świata. A Polacy? Polacy nie załamują się. Polacy żyją, można powiedzieć, w rozproszeniu, ale szukają tego, co by scaliło, zjednoczyło i by móc znaleźć tą drogę do wolności. I początek wieku XIX to już zryw wolnościowy, pierwsze powstanie wielkopolskie, aby właśnie iść ku wolności, ale siły były zbyt małe, zbyt słabe, żeby odnieść w pełni zwycięstwo. A za to represje, czy późniejsze powstania, 1830 rok, 1863,
represje, syłki, zesłania, rozstrzeliwania, ginąca inteligencja, przywódcy i ten naród krwawiący. Aż rozpoczyna się pierwsza wojna światowa. I nadzieja dla Polaków, że Polska zmartwychwstanie, że Polska się odrodzi, że Polska na nowo zaistnieje. I rzeczywiście tak się stało. Rok 1918, Polska zaczyna istnieć. Ale także tutaj wielkie problemy, by scalić tę ojczyznę. By z tych trzech zaborów uczynić jedno państwo. Wielu Polaków wraca z emigracji. W jakiś sposób próbuje się stworzyć to państwo, aby było silne. Ale nie brakuje tych, którzy kładą tak zwane kłody pod nogi. Ale udaje się. I ten zryw powstania wielkopolskiego dotykający naszej tutaj tego rejonu, naszej małej ojczyzny. Ta wolność, która zostaje okupiona krwią. Ale przychodzi czas II wojny światowej. Czas szczególnych represji na inteligencji. Czas represji na powstańcach wielkopolskich. Czas eliminacji duchowieństwa polskiego. W dniu wybuchu II wojny światowej w Gdańsku aresztowano wszystkich księży, a później ich rozstrzelano. Jakże wielu kapłanów zostało aresztowanych, wywiezionych do obozów, ale także i rozstrzeliwanych. I tutaj właśnie ta zaplanowana przez nazistów walka z Kościołem, aby usunąć kapłanów. Kapłanów, którzy byli tymi duchowymi przywódcami tegoż narodu. A jeśli ich zabraknie, to nie będzie przywódców, to tym narodem będzie można łatwo rządzić. Do Dachau wywieziono 2094 duchownych, z tego 1773 Polaków. Za tych, którzy oddali życie w Dachau, z 1034 kapłanów, aż 799 było Polaków. Ten obóz w Dachau, który było tak wielu duchownych, którzy z wszystkich krajów poza Polską mogli sprawować mszę świętą. Polakom nie było wolno. To w obozie Dachau przebywał także biskup Michał Kozal, który prawie miesiąc czasu był narażony na wielkie katorgi za to, że poprosił, aby mógł odprawić w rocznicę Sakry Biskupiej mszę świętą. Miesiąc czasu prześladowania, wielkiej udręki. To w Dachau w sposób szczególny prześladowano kapłanów w sobotę, a sobota to dzień maryjny, Matce Bożej poświęcony. A kapłani modlili się do przedstawiennictwo Matki Bożej. Prosili o siłę, o moc, aby móc przetrwać tą gehennę tegoże obozu. Druga wojna światowa pochłonęła 20% duchowieństwa. Co piąty kapłan oddał swoje życie za to, że był kapłanem, za to, że głosił wolność ducha. Mówił o wolności wiary, ale też dla Niemców, dla Rosjan, dla okupantów ziemi polskiej byli to najwięksi wrogowie. Także i aresztowano i biskupów,
czy też biskupi musieli opuścić swoje diecezje, nie mogli pełnić swoich właśnie tych właśnie zadań, do których zostali posłani. I dlatego dzisiaj, kiedy Bogu dziękujemy za wolność, Bogu dziękujemy za to, że możemy spotkać się na mszy świętej na rynku, miejscu publicznym, kiedy nikt nam nie przeszkadza. Bo przecież pamiętamy te czasy, pamiętamy, starsi pamiętają, ja z opisów, a szczególnie kiedy było milenium Chrztu Polski, 1966 rok, uroczystości w Gnieźnie. Prymas Polski, Stefan kardynał Wyszyński, przemawiający przy katedrze gnieźnieńskiej, a na rynku w tym samym czasie urządzono uroczystości państwowe, zakłócano uroczystości kościelne. Ale to jest znak dzisiaj dla nas, że, jak mówił prymas Wyszyński, ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, ale Pan Bóg pozostaje wierny człowiekowi do końca. I dzisiaj możemy właśnie dziękować za wolną ojczyznę, choć nękaną różnego rodzaju problemami, trudnościami. Ale to jest wezwanie dla nas, katolików, chrześcijan, byśmy modlili się o wolną ojczyznę. Modlili się, by ta ojczyzna była nacechowana tą jednością, sprawiedliwością, pokojem. Pokojem, który płynie od Boga. Bo pokój to nie tylko czas bez wojny, ale pokój to czas, w którym możemy się rozwijać, kiedy możemy zdobywać różnego rodzaju cele, które sobie w życiu stawiamy. By ta nasza Najjaśniejsza Rzeczpospolita rosła w siłę. I to zależy od każdego z nas, bo Polska to my. To Polska to tam, jest tam, gdzie są Polacy, którym dobro Najjaśniejszej jest najważniejsze. Maryja, nasza Matka i Królowa, która otrzymała ten przepiękny tytuł Królowej, który tytuł dostaje dopisany do litanii loretańskiej. Królowa Polski. Ale też i o zobowiązania, aby Królowa nie musiała się wstydzić za swoje dzieci. Królowa, która z miłością matczyną patrzy na nas z Jasnej Góry. Z tego miejsca, o którym Jan Paweł II powiedział, że tutaj jest bijące serce narodu. Ale też Jasna Góra, ten skrawek polskiej ziemi. Tutaj zawsze byliśmy wolni. To z Jasnej Góry zawsze płynie nadzieja. Nadzieja i moc. Umocnienie w tych naszych codziennych trudnościach, problemach, ale także i moc do świętowania. By usłyszeć, jak bije serce narodu, trzeba przyłożyć swoje ucho do sanktuarium jasnogórskiego, mówił wielki Polak Jan Paweł II. Ten, któremu leżała na sercu miłość do ojczyzny. Ten, który tę ojczyznę tak bardzo ukochał, że ją nieustannie wspominał. A w czasie jednej z pielgrzymek w sposób dobitny upominał nas, Polaków, że nie wypełniamy tych zadań, które wynikają z wyznawanej wiary. Mówił wprost, to nie może mnie nie boleć. Nie może mnie nie boleć. To mnie boli, kiedy dzieci tego narodu odchodzą od Boga. To mnie boli, kiedy sprzedaje się
ten właśnie naród, bo ten naród, jak mówi w innym miejscu, to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, a matka potrzebuje szacunku i miłości. I dlatego ta miłość wobec ojczyzny, abyśmy zawsze nią się kierowali i troszczyli się o dobro wspólne, bo ojczyzna to ojcowizna, to zadanie, które nam zostało dane od naszych przodków, to dziedzictwo, o które mamy się troszczyć. A Bóg w swojej wielkości dał nam swoją matkę, Maryję. Ten testament pod krzyżem. Oto matka twoja, oto syn twój. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto matka nasza, Maryja. Czy ją biorę do siebie? Czy chcę iść z Maryją przez życie? Czy kocham tę właśnie matkę, która troszczy się nieustannie o mnie? Amen. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, naszej przemożnej patronki, z ufnością prośmy jej Syna, Jezusa Chrystusa, aby Kościół w Polsce dawał przykład jedności i wierności Bożym przykazaniom oraz poddawał się ożywczemu działaniu Ducha Świętego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby nasza Ojczyzna cieszyła się pokojem, pomyślnością i dobrobytem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby Polacy żyjący w kraju i na obczyźnie pielęgnowali pamięć o chlubnych wydarzeniach z naszej historii i przekazywali młodemu pokoleniu wartości patriotyczne. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Aby polskie rodziny były silne wiarą oraz prawdziwą miłością Boga i bliźniego i budowały swą przyszłość, powierzając się opiece Maryi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Sprawa, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Marcinem, świętym Andrzejem Bobola i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie
abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zanim przyjmiemy Boże błogosławieństwo kończące tę celebrację eucharystyczną, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za wprowadzenie w dzisiejszą uroczystość, przypomnienie kawałka historii naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim sprawującym władzę, radnym i powiatowym, i gminnym, z panem przewodniczącym Rady Powiatu na czele. Bóg zapłać. Bóg zapłać pocztom sztandarowym za uświetnienie, za troskę o ten sztandar, sztandar szkoły, sztandar straży pożarnej, sztandar, który jest tą sylwetką i godnością tej instytucji, którą się reprezentuje. Bóg zapłać kapłanom parafii szubińskich za to, że mogliśmy tutaj celebrować tę najświętszą ofiarę w intencji naszej ojczyzny. I dziękuję tym, którzy przygotowali tę właśnie oprawę, panu organiście, panu kościelnemu, lektorom, ministrantom, tym, którzy ustawiali scenę, nagłośnienie, pracownikom Domu Kultury, tym, którzy zadbali o oprawę w formie zdjęć, filmu, który będziemy mogli obejrzeć na stronach internetowych. Ale najserdeczniejsze podziękowania wam, którzyście tutaj przyszli, aby wspólnie modlić się na tym miejscu, miejscu szczególnym dla naszego miasta, byśmy mogli uwielbiać Boga, ale także i nabierać sił i mocy, by realizować nasze powołanie, powołanie chrześcijańskie, ale to powołanie jest rozwijane i żyjemy w danym kraju, w danej ojczyźnie, na danym miejscu, a tu jest nasza mała ojczyzna. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich wiernych, tych, którzy trwają mocni w wierze. I na tę drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki Chwały, co się osłabia.
Królowo Polska, o Pani nasza, Częstochowska, Częstochowie tron swój zniosła, wielka można i wyniosła, lecz najczulsza z matek ziemi cierpi razem z dziećmi swymi.